Nietrzeźwy mężczyzna próbował wsiąść do samochodu i odjechać. Kiedy tylko policjanci otworzyli drzwi, od razu wyczuli silny zapach alkoholu. Badanie na jego zawartość wykazało, że mężczyzna ma w swoim organizmie blisko 3,5 promila. W trakcie prowadzonych czynności okazało się, że Lubinianin ma wiele na sumieniu. Kierujący nie miał uprawnień do kierowania pojazdem z uwagi na to, że stracił je właśnie za kierowanie pod wpływem alkoholu w latach poprzednich. Mężczyźnie grozi do dwóch lat więzienia, wysoka kara finansowa oraz zakaz prowadzenia pojazdu.